Szczypiornistki Ruchu Chorzów przygotowują się do sezonu. 30 lipca chorzowskie zawodniczki rozegrały dwa sparingi z Sokołem Poruba Ostrawa. Poranne spotkanie chorzowianki wygrały 32-29. Drugie spotkanie zakończyło się wynikiem 30-24. Przed startem nowego sezonu w drużynie doszło do wielu zmian. Trenerem został Zdzisław Wąs, który w poprzednim sezonie prowadził Olimpię Beskid Nowy Sącz. Pracujemy z całą grupą, w tej chwili grupa jest dość liczna. Za dwa tygodnie ta grupa zostanie zredukowana do 16 zawodniczek, w tym roku przejdziemy już te ostatnie kilka tygodni, przejdziemy na jakość już. Na razie powiem w ten sposób, szukam w tym zespole pozytywów, bo negatywów to każdy się dopatrzy i każdy może mówić tego. Jest kilka pozytywów i pracujemy na zasadzie, żeby te pozytywy budować w dalszym ciągu, a te negatywy w trakcie jednostek treningowych likwidować. Do zespołu doszło kilka nowych zawodniczek, między innymi Katarzyna Sadowska, Kornelia Karwacka, Paulina Kozieł czy Agnieszka Podrygała. Dziewczyny są bardzo fajne, bardzo miło mnie przyjęły. Dużo pomagamy sobie, jest dobrze. Jestem bardzo zadowolona, że właśnie jestem tutaj i wspólnie tworzymy zespół. Myślę, że jest okej, że jest dobrze. Oczywiście to są dopiero początki. Nasza gra dzisiaj na pewno odbiega, bo nie jesteśmy jeszcze przygotowane tak szybkościowo. Na razie jest po prostu inny etap przygotowań. Trenujemy, zaczynamy czwarty tydzień, dwa treningi codziennie. Przebywamy ze sobą dużo czasu. Jest nieźle, poznajemy się. Z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Myślę, że będzie okej, że ten sezon będzie lepszy niż tamten. Brakuje niektórym dziewczynom takiego cwaniactwa boiskowego. Niektóre są takie bez ikry. No to one muszą być na parkiecie wojowniczkami, bo ja mogę wszystkiego nauczyć, ale serca, ducha walki, tej zadziorności, to one muszą mieć to w sobie. No. Ja pracowałem ostatni rok w Nowym Sączu, no to te góralki to by pozabijały w obronie, a tutaj one są jeszcze takie, kurcze, no takie jeszcze są lekkie, no. Muszą być bardziej mocne, muszą być bardziej agresywne. To jest nasz pierwszy sparring. Wcześniej grałyśmy taką kontrolną grę między sobą, ale to jest zupełnie co innego, jak jest inny przeciwnik. Dochodzą emocje, dochodzi jakiś tam stres i to potem też przekłada się na boisko.